Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z naszej serii Zagrajmy w Diablo. Tak, już powoli zbliżamy się do końca tej serii, bo naprawdę niedużo nam już tych pobocznych zadań zostało i dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się ostatnią już twierdzą w grze, którą mamy tutaj w strzaskanych szczytach. Jest to Khor Dragan, czyli bastion pokutnych rycerzy, przepraszam, dawny bastion. Dziś po pustych komnatach tej zbezczeszczonej fortecy hula wiatr, więc tym się dzisiaj zajmiemy i liczę na to, że dzisiaj zespawnuje mi się Ashava o 19.55. Mamy 19.10, także liczę na to, że pokonamy dzisiaj Ashavę. Zobaczymy, czy to się faktycznie wydarzy. Dnia następnego będę mieć Wandering Death, czyli tego trzeciego world bossa, bossa świata, którego będę chciała zabić na nagraniu, także czym prędzej musimy się tam udać, nie? Mała jeszcze drobna taka, wiecie, rzecz. Udało mi się tutaj w Kedżistanie odkryć tutaj przy brzegach te, wiecie, te wszystkie miejsca, także już mamy cały świat zwiedzony, cały świat odkryty. Zobaczcie, w Kedżistanie wszystkie obszary 54 na 54, suche stepy 51, wszystkie zwiedzone, 70 Skosgeln, Strzaskane Szczyty 76 i Hejwezar 56, czyli odkryłam każdy jeden skrawek mapy, mamy całą mapkę odkrytą, ostatnia twierdza World Bossowie oraz ostatnie zadanka poboczne, więc lecimy! Dobra, mamy Khor Dragar i Dragan, przepraszam, no i zaczynamy, nie? Zaczynamy tu twierdzę. Zbadaj Khor Dragan. Poziom 56, my mamy czwarty, 54, więc... lecimy. Pokutni rycerze. Legendarne spodnie nam wypadły, zobaczmy już. Ekwipunek mam ogarnięty. O, lepsze. Zyskujesz darmowy cień z mrocznego całunu. Nie posiadam normalnie tej umiejętności, ale kiedyś coś takiego na początku serii mieliśmy, taki aspekt, więc to działało nawet bez umiejętności, jakby dodawało nam umiejętność, więc czemu nie? Załóżmy te lepsze spodnie. Nie mają tutaj co prawda gniazda, ale to nie jest najistotniejsze, żeby miało gniazdo na, wiecie, na jakiś kamień, klejnot. Co to jest? Jakiś wampiryczny inkubator. Mamy do czynienia z wampirami. Oczyść Khor Dragar z wampirycznego spaczenia i zgładź wszystkich sangwinicznych rycerzy. Gdzieś to tam idzie. No, jestem ciekawa, czy dzisiaj Ashava jako boss świata się pojawi. To prawda, walczyliśmy z nią na slam serwerze, ale w serii jeszcze nie walczyliśmy z nią. Znaczy w serii jako z bossem świata, bo fabularnie z nią walczyliśmy oczywiście, ale fabularnie to było co innego. Wow.
Dobra, ja tego coś nie mogłam zniszczyć. Mam nadzieję, że zdążymy, nie? Dobra, jeszcze tutaj przyjdziemy, mam nadzieję, że zdążę. Dobra, chyba to już zniszczyłam, te bąble, to spaczenie i chyba mogę to zniszczyć, co? Mogę to zniszczyć. Dobra, mamy to, dobra. Tu wyszedł sangwiniczny rycerz, więc tak, trzeba jeszcze te tutaj bąble zniszczyć, ale trzeba patrzeć, z czym one są połączone, bo one są połączone z tymi pomniejszymi bąblami, te duże, te inkubatory. Trzeba te mniejsze zniszczyć, więc przejdźmy teraz tu. Zmasakrowani rycerze. Dobra, kolejne bąble. Dobra, wspinajmy się na górę szybciutko. Tu jest kolejny. Trzeba je zniszczyć. Dobra, jest miksturka, ześlizgniemy się tutaj. One tworzą cały czas to wszystko. O, ołtarzyk Lilith. Dobra, fajnie, fajnie. Nie wiedziałam, że on tu jest, ale myślałam, że może coś tu jeszcze zbiorę. Mieliśmy ołtarzyk Lilith.
Dobra, schodzimy teraz tu, bo tu jest ostatni bąbel i trzeba go... Nie, 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 zejdź, zejdź, zejdź. Zniszczyć, żeby zniszczyć ten wielki inkubator. Bo tu będą cały czas przeciwnicy się pojawiać. Aj, moja postać uciekła. Oj, zastanowali mnie. Dobra, niech oni tu podejdą. Jak go katapultowało? Dobra, to mamy, słuchajcie, to mamy. No ciekawe, czy się pojawi World Boss dzisiaj. Dobra, teraz musimy się przedostać tam. Kolejny inkubator zniszczony, jeszcze jeden musimy zniszczyć. Ale katapultowało tego jednego rycerza. Piękne to było, piękne. Przepiękne. Dobra, wspinamy się na górę i kolejny bąbel. Dobra, zabieramy to. Dobra, tu jest ten inkubator. O, tu jest ten bąbel. Jeszcze nie. To gdzieś tam w środku chyba musi być kolejny bąbel. Dobra, mało mnie nie zabili. Tu gdzieś jest ten bąbel. Zniszczy wampiryczną aberrację. Jakieś pismo. Jeszcze jakieś zadanka mogą się pojawić, jak ja, wiecie, to już ogarnę tą twierdzę. Zniszczy wampiryczną aberrację. To jest tam, czyli bossa. Dobra, ja muszę się czymś wyleczyć, bo przydałoby się, skoro mamy iść na bossa. Tak mi się wydaje, że to będzie boss. Może to... ile to krwi jest. Fajna, ciekawa twierdza. Ale i tak, chyba na pierwszym miejscu będzie ta mega... A nie, to jest aberracja.
I chyba będzie Bosiak. Zapuść się do archiwum. Coś mi się tak... Wow. Nilkar, zapomniana biskupka. Wow, ona mnie przykuła. No i pięknie, legendarny sztylet nam wypadł. Super. I chyba opanowaliśmy twierdzę. Dobra. Czy się Bosiak... O, patrzcie, patrzcie, patrzcie na to. Tak jest. Mamy Aszawę. Za pół godzinki będzie. Oczywiście ja zrobię cięcie, nie? Cotygodniowe dodatkowe łupy. Tak jak wam mówiłam, dziś jest Aszawa zaraźliwa. Walczyliśmy z nią w fabule. Normalnie. Walczyliśmy z jej tą wersją, czyli wersją Bossa Świata już na Slam serwerze. W pierwszej becie chyba jej nie było, nie, nie było jej. No i wiecie, no już znamy Aszawę, wiemy jak ona działa, wiemy jak walczy i tak dalej, ale nie było jej jeszcze tak jako bossa świata w serii, nie? Wiem, że i tak najciekawszy może się wydawać ten boss, który będzie po Aszawie w następnej kolejności, Wandering Death, bo jeszcze go nie widzieliśmy, nie walczyliśmy z nim. Dobra, co my tu mamy? Lepszy sztylet. Kilka otaczających ostrzy. Też Sika. Nie wiem, jak to czytać. Szybkie natarcie rani wrogów wokół ciebie i zadaje obrażenia zwiększone o 14%. Nie używam szybkiego natarcia. A tego nie chcę zmieniać. A drugi sztylet. O, też tego nie używam z tych klonów cienia, ale można zamienić, nie? Chociażby dla samych obrażeń. Coś wmontować. Też dam tutaj ten szmaragd, że odsłonięte, ten, obrażenia większe dla odsłoniętych wrogów. Dobra, spoko, fajny, znaczy chciałam powiedzieć fajny dungeon, fajne twierdze tutaj mieliśmy w strzaskanych szczytach, ale i tak na pierwszym miejscu moim zdaniem będzie twierdza, groteskowa twierdza na pustyni, którą mieliśmy, a na drugim miejscu latarnia morska. Bo mega oryginalny pomysł i genialnie to... Fajnie mi się to robiło. O, jeszcze. Ukończ wszystkie twierdze. No i proszę bardzo, ukończono. Champion twierdzy, jeszcze przeciwników mamy. Dobra, no to elegancko. Aszawa za pół godzinki. Twierdza zrobiona. Ja w ogóle jeszcze jak byłam w Kyrgyzstanie i odkrywałam odkrywałam obszary ostatnie, które zostały, to znalazłam jeszcze zadanie, kiedy nadchodzi przypływ i ono znajduje się, już wam mówię, gdzieś tutaj. Też będzie można je zrobić. No i jeszcze w Kyrgyzstanie mamy też trochę zadań do zrobienia. Sporo nawet. Suche stepy. Kozgel. Kozgel jedno zadanie jest, nie wiem, czy ono mi się nie policzyło, czy faktycznie coś pominęłam, bo sprawdzałam, wszystko mam zrobione, więc może coś mi się nie policzyło, albo faktycznie jakieś zadanko mi umknęło. No i tutaj te zadania, to wszystko jest w dungeonach do porobienia. Tu chyba już nic więcej nie ma. Nie, no to będzie można się skupić na Aszawie. Jest 15 minut na jej zabicie, także widzimy się na miejscu. Słuchajcie, widzimy się na miejscu. Za Aszawy. Myślę, że najpierw zrobimy Aszawę, jeżeli zostanie jeszcze trochę czasu, to jakieś zadanie zrobię, ale najpierw chciałabym się zająć Aszawą. W sumie i tak mogę jakieś zadanko zrobić w międzyczasie, jak będę pół godziny czekać, bo resztę zadań mamy w sumie w dungeonach, a ja tam będę chciała wejść i tak poza nagraniem, a po prostu to wam pokażę już, to co na przykład zdobędę będzie już na nagraniu, więc ja sobie zobaczę, co z tego mogę zrobić. Na przykład to, bo tutaj trzeba było te kości kazrów z klanu lodu pozbierać w tym dungeonie, więc mogłabym to zrobić. Dobra, udało mi się zebrać te kości kazrów.
Oto moja Danina. Splintered and broken as they should be. This will be a most worthy offering. Ciekawa jestem, czy odblokuje się coś jeszcze. Zadań tutaj u nich. Strzaskada Danina, zadanie wykonane. Zobaczmy, co zyskaliśmy. Góry. Dobra, więcej tu. O nie, coś się pojawiło. Nowe zadanko, patrzcie na to. To było chyba ostatnie zadanie dla plemienia niedźwiedzia, które mieliśmy. I tak się zastanawiałam, czy jeszcze coś się więcej nie pojawi, bo ona przecież mówiła, że jak zabiję te kazry i zdobędę te kości, to wtedy będę mogła im bardziej pomóc, bo zdobędę ich zaufanie. I coś się nowego pojawiło. Mamy tutaj zew starożytnych. Potężny wódz plemienia niedźwiedzia chce się z tobą widzieć. Zaznaczmy to. Jeszcze mam czas do Aszaby, więc to sobie wezmę i za chwilę zrobimy cięcie. No właśnie zmierzałam. Zrobimy cięcie i zaraz przejdziemy do walki. Ale zobaczmy, co nam powie ten wódz. Nareszcie się spotykamy. I waited for one such as you. A proven warrior who knows honor and glory. You may not be of the tribe, but your deeds make you kin nonetheless. Far has the call of the ancients brought me. Even now, I can hear their words, offering redemption for our failures at Mount Ariat so long ago. Be my champion. Accompany me into the glacier. Help me gain the wisdom of the ancients, and give purpose to my broken people. Okay. Będę się tym zajmować w następnym odcinku. Wejdź do uświęconego lodowca ze starożytnych. On teraz za mną nie podąża. To po prostu tu trzeba będzie wejść. To jest taki dodatkowy dungeon. No dobra, za 15 minut pojawi się Aszawa, także widzimy się na miejscu. I standardowo mamy 15 minut na pokonanie bossa świata. Tak samo jak było ze skąpstwem i tak samo będzie z Wandering Dead. Także widzimy się na miejscu. Dotarłam na miejsce, słuchajcie. Problem jest tylko taki, że nikogo tutaj totalnie nie ma. Totalnie nikogo, ani jednego gracza. I się zastanawiam, czy w ogóle ja pokonam Aszawę solo. Raczej wątpię. Bo tych bossów świata trzeba pokonywać zazwyczaj no, z innymi graczami, w grupach. Po prostu no, po to tutaj 10 graczy może być, by pokonać tego bossa, nie? No ale nawet pomyślałam sobie teraz, jeżeli nie pokonamy Aszawy, no to nic się nie dzieje. Widzieliście walkę z nią w fabule, tak samo widzieliście z nią walkę na slam serwerze. Na slam serwerze była taka walka, taka sama jak tutaj, no bo to jest world boss, to samo, w tym samym miejscu nawet, bo był tygiel, nie? No nic, zobaczymy, no jeśli żaden gracz tu się nie pojawi, mi przyjdzie samej walczyć, no to nawet jak się nie uda, no to się nie uda, trudno, nie? Najmniej pokażę wam to. To nie jest tak, że musimy to zaliczyć i zrobić, bo to jest totalnie opcjonalna rzecz, jeżeli chcemy. No ale na pewno chciałam właśnie z nią zawalczyć w serii. No ale i tak walczyliśmy z nią na slam serwerze też 2 razy właściwie i za drugim razem nie udało się jej pokonać. Za pierwszym pokonaliśmy ją. Mamy 2 graczy, słuchajcie, pojawiło się 2 graczy, 42 poziom. No, zobaczymy. No, kurczę, widać, że już coraz mniej ludzi właśnie gram. Czy też może coraz mniej ludzi po prostu idzie na bossów. Zobaczymy, jak będzie przy Wandering Death, jak będę robić. Jeśli nie dam rady pokonać tego bossa, no bo nie mówię teraz o Aszawie, tylko o Wandering Death, który będzie w następnej kolejności. No to trudno, to się go nie pokona. To nie jest też obowiązek go pokonać. Ja po prostu chcę wam zaprezentować tych bossów w serii. Pokazać ich, pokazać walkę, jak oni się poruszają, jak walczą i tak dalej. No jak wygląda walka z nimi. A Aszawa? No nie jest tutaj, wiecie, super priorytet pokonać ją, bo pokonywaliśmy ją już w tej serii. W fabule pokonywaliśmy ją na slam serwerze. Nie ma jakiejś presji wielkiej, więc zobaczymy. To będzie taki eksperyment. Zobaczymy, czy uda się trójkę pokonać Aszawę. To są totalnie randomowi gracze. Nikogo nie zapraszałam tutaj do tej walki, tylko czekałam. Ale to i tak będzie ciekawe. Do zobaczenia, czy uda nam się w trójkę pokonać tego bossa. Nawet jakbym była w pojedynkę, to myślę, że to by było ciekawe sprawdzić, czy by się udało. Bo nie jest to niemożliwe. Da się nawet w pojedynkę pokonać tych bossów, ale po prostu jest bardzo, bardzo ciężko, więc mówiąc niemożliwe, no to po prostu mało komu by się udało coś takiego osiągnąć, nie? Samemu zabić world bossa. Dobra, mamy Aszawę.
skończył się czas. Ale przewróciła się chociaż raz. Skończył się czas. No nie pokonaliśmy jej, ale doświadczenie i złoto dostaliśmy. Także mili państwo, no nie udało nam się. My będziemy kończyć odcinek, ten długi odcinek. Słuchajcie, a szowę mamy ogólnie pokonaną w slam serwerze, także... Yeah, I appreciate that. Trochę dziwnie to appreciate zabrzmiało, doceniam to. Chodziło mi o to, że chciałam naprawdę im podziękować. Greetings. Nie chciałam, kurczę, być jakaś sarkastyczna, moja postać źle po prostu zabrzmiała, nie? How's it going? Dobra, słuchajcie, skończymy odcinek. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Dziękuję bardzo tym graczom, którzy tutaj pomogli. Jeżeli to jest ktoś z was, jeżeli to, ta osoba Thanks. To ogląda, tak. Dziękuję, naprawdę dziękuję za pomoc. Doceniam to. Tu nie chodziło o to, żeby wygrać, bo tak jak już Thank you. Mówiłam, pokonywaliśmy Aszawę. Farewell. Yeah, I appreciate that. Także to by było na tyle. W tym odcinku zostawcie łapeczkę w górę. Goodbye. Zachęcam gorąco do komentowania, zachęcam gorąco do wsparcia kanału subskrypcją i widzimy się w następnych odcinkach. Następnego bossa fajnie by było już pokonać, następnego world bossa, ponieważ jego jeszcze nie widzieliśmy, nie walczyliśmy z nim. Także to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, pa pa.